Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Dziś tłusty czwartek to czas, gdy możemy bez skrępowania cieszyć się pączkami i faworkami. Już od wczesnych godzin porannych piekarze pracują pełną parą, aby przygotować świeże, apetyczne wypieki dla wszystkich miłośników słodkości. W ogóle pieczemy od wczoraj, już od godziny 16 zaczęliśmy produkcję, pierwsze zakręcenie ciasta, także to od wczoraj już zaczęliśmy tłusty czwartek. Mamy 8 rodzajów, także od zwykłej wielowocowej marmolady, po powidła, po z nadzieniem nutelli, po nadzienie pistacjowej z czekoladą, z bitą śmietaną. Różnorodność jest bardzo duża. Tradycyjny to jest albo powidła, albo nadzienie różane, to jest takie podstawowe. Jest bardzo dużo zmożony ruch i na sklepach, i kontrahenci, także no, odczuwamy ciężar tej pracy. Jeżeli ktoś robi to z przyjemnością i zaangażowaniem, dla mnie to jest sama przyjemność. Myślę, że to standardowe z marmoladą. Najwięcej tego robimy. Zaczynamy prostym sposobem od rozczynu. Drożdże, cukier, mąka zaczyna pracować. I później resztę składników mieszamy. No średnio jeden pączek ma około 400 kalorii, no nie? Domowym sposobem, najszybciej, najprościej, jajka, cukier, drożdże, mleko, margaryna, mąka i mamy ciasto. Urabiamy to ciasto, formujemy pączki, czekamy aż nagarują i odsmażamy. Lubię jeść, lubię je robić i smażyć. Najlepsze tradycyjne są pączki oczywiście z marmoladą, ale także robimy z powidłami, z budyniem, z nadzieniem wieloowocowym, z nutellą, także wszystkie polecam. Oczywiście można samemu, to każdy piecze tak samo w domu, każdy ma swoje receptury, my mamy swoją recepturę od już, tak jak mówię, 28 lat. Trzymamy się cały czas tej samej receptury. Chyba tradycyjne z różą, ale dzisiaj wyjątkowo wyłamiemy się, bo pistacjowe to są przepyszne. Waga nie pozwala na zbyt dużo, więc myślę, że jeden klasycznie, tak standardowo dla utrzymania po prostu tradycji. Lukrowane, niewiele, bo jestem cukrzykiem, czyli dzisiaj mam dzień grzeszny. Zgrzeszę sobie jednego, ale wezmę dwa. Bo jutro poprawię. Akurat się składa, że mieszkam obok piekarni, więc zajechałem po pączki z okazji tłustego czwartku. Na pewno dwa teraz i myślę, że dwa później. Nie ma co się obiadać. Jakie ulubione są pączki? No oczywiście z nadzieniem różanym. Najważniejsze jest to, abyśmy naszym dzieciom stworzyli w szkołach warunki, które pozwolą im się rozwijać jak najpełniej i jak najlepiej, mówiła Izabela Ziętka, wiceministerka edukacji narodowej w Lipkach Wielkich i w Gorzowie. Wizytę w województwie lubuskim zdominowały między innymi rozmowy o nowoczesnej i przyjaznej edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci oraz młodzieży. Rozmawiamy o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. I tylko o tym. Pracujemy nad jego formułą, tak powiem. Tak? Właśnie też po to, żeby nie zamykać, nie mogę panu powiedzieć, że on jest na dzień dzisiejszy do likwidacji albo że nie jest. Na pewno formuła musi się zmienić. To jest pewnik. No chociażby po to, żeby te dzieci mogły później uczyć się w szkołach ogólnodostępnych. Tak? Także no, myślę, że w tej chwili nie powiem, że na pewno jest do likwidacji, tak jak powiedział to pan Czarnek, pan minister Czarnek i tego nie zrobił po prostu. Ja mogę powiedzieć, że prace nad egzaminem trwają i mam nadzieję, że będą one trwały w porozumieniu ze środowiskiem nauczycieli, pedagogów specjalnych, bo myślę, że inaczej to naprawdę chyba trudno będzie jakiekolwiek zmiany w edukacji poczynić, jeżeli nie zaangażujemy do tych zmian nauczycieli. Świat się zmienia, a nasza edukacja pozostała gdzieś daleko z tyłu i to wybrzmiewa dzisiaj ze środowiska nauczycielskiego, stąd nasze wizyty w terenie, a nie organizowanie konferencji tylko z udziałem pani minister, z udziałem kuratora oświaty, gdzie to politycy czy osoby związane ze światem polityki mówią o swoich mądrościach, jak to zorganizują polską oświatę. My chcemy usłyszeć, jak pedagodzy, czyli fachowcy widzą polską oświatę i ona ma być kojarzona z
miejscem, gdzie przygotowujemy naszą młodzież do wyzwań tego najnowszego świata, który będzie się rozwijał i będzie szedł w bardzo szybkim tempie do przodu. Są nowe wyzwania. Przede wszystkim zmiana filozofii nadzoru. Mamy przede wszystkim wspierać i wspomagać szkołę, wspierać i wspomagać dyrektorów i nauczycieli. To jest istota. Oczywiście kurator jest od tego, aby stał na straży prawa oświatowego i aby szkoły mogły realizować swobodnie, w pełni autonomicznie swoją działalność statutową. Natomiast to, co jest najważniejsze w moim mniemaniu, to jest dobro i bezpieczeństwo i stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, naszych uczniów, uczennic, wychowanek i wychowanków. Bardzo dobra szkoła to bezpieczna szkoła. To takie miejsce, gdzie pociechy nasze dzieci znajdują raz, że możliwość edukacji, a drugie to bezpieczeństwo. Ale to bezpieczeństwo to nie tylko pobyt w szkole, to dostęp do, to powrót do szkoły, przybycie do szkoły. To są te rzeczy, podczas których możemy widzieć, jak się nasza młodzież porusza. To wsparcie policji, to zajęcia różnego rodzaju ze służbami, które odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo w województwie. Ponadto to nauczyciele muszą zadbać, bo większość czasu spędzają z dziećmi, z młodzieżą, muszą poznać te osoby, te dzieci, ich problemy i to dzięki ich zaangażowaniu możemy mówić o bezpiecznej szkole. Poruszyliśmy kwestię podstawy programowej, ale również i chyba przede wszystkim poruszyliśmy kwestię egzaminu ósmoklasistów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ, przepraszam, ja osobiście uważam i znalazłem słowa, tak jeżeli mogę powiedzieć, pani minister, poparcia, że ten egzamin tak naprawdę dla uczniów z niepełnosprawnościami niekoniecznie jest potrzebny. Pani minister też przyznała, że trzeba nad tym pracować. Ja dziękuję bardzo pani minister, panom wojewodom, że wysłuchaliśmy się tego, co chcieliśmy wam powiedzieć, że tak naprawdę wyznaczyliśmy sobie jakąś drogę, jakąś ścieżkę i zapewnienia pani minister o tym, że będzie się wsłuchiwała w to, co mówimy, bardzo mnie cieszy. Zresztą nadmienię, że pani minister bardzo doskonale rozumie kwestię edukacji uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dlatego też nadawaliśmy na jednych falach. Było nam naprawdę bardzo łatwo prowadzić tę rozmowę i mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą oczekiwane przez środowisko nauczycieli efekty. Przez kilka dni policjanci z Międzyrzecza prowadzili intensywne poszukiwania 26-latka, który zaginął na początku lutego w okolicach jeziora w miejscowości Wysoka. Niestety, zakończenie tych poszukiwań okazało się tragiczne. Policjanci po otrzymaniu informacji o zaginięciu młodego mężczyzny niezwłocznie przystąpili do akcji poszukiwawczej, w którą zostali zaangażowani również funkcjonariusze Straży Pożarnej, a także ochotnicy z WOPR. Te działania prowadzone były bardzo szeroko, wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym drony wodne, a także sprzęt do przemieszczania się po trudnym terenie. Działania poszukiwawcze zostały zakończone we wtorkowe przedpołudnie. Ziścił się ten najgorszy scenariusz, albowiem służby badające akwen wodny ujawniły ciało zaginionego mężczyzny. Obecnie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej w Międzyrzeczu, a ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Zimowe ferie już tuż, a wraz z nimi pojawia się pytanie, jak wypełnić czas dzieciom i młodzieży w sposób aktywny i ciekawy. Odpowiedź może być tylko jedna. Sportowe ferie na Słowiance. To oferta stworzona z myślą o aktywnym spędzaniu czasu, gdzie przez 8 godzin dziennie dzieci mogą korzystać z basenu, lodowiska oraz dodatkowo uczestniczyć w zajęciach w Arenie Gorzów. W tym roku po raz pierwszy ferie sportowe na Słowiance odbywać się będą również w Arenie Gorzów, hali sportowo-widowiskowej. Zapraszamy dzieci na
5 dni wypełnionych dobrą zabawą. Na hali treningowej zaplanowaliśmy gry rozwojowe, gry sportowe. Hala treningowa ma aż 1300 metrów, więc jeżeli mamy tutaj jakichś aspirujących małych sportowców, to serdecznie zapraszamy. Arena Gorzów będzie również miejscem zbiórki dzieci. Zaplanowaliśmy obiady w food courcie z widokiem na główną arenę. W programie mamy także zwiedzanie areny. Chcemy pokazać dzieciom miejsce niedostępne na co dzień dla kibiców. Między innymi centrum sterowania światłem, sterowania głosem, szatnie zawodników oraz inne najciekawsze miejsca. Od poniedziałku rozpoczynamy sportowe ferie na Słowiance. W tym roku po raz pierwszy zajęcia będą trwały 8 godzin, od godziny 8 do godziny 16. I nowością jest to, że zajęcia będą się również odbywały w sali sportowo widowiskowej Arena Gorzów. Znajdujemy się w tej chwili w strefie małego kibica. Tutaj dzieciaki będą mogły skorzystać z gier i zabaw planszowych, z warsztatów plastycznych, z zajęć integracyjnych. Oprócz tego będą też przewidziane zajęcia na hali sportowej. I tradycyjnie na basenie sportowym zajęcia z nauki doskonalenia pływania, na basenie rekreacyjnym gry i zabawy wodne, a na lodowisku animacje lodowiskowe. W cenie tych ferii jest również obiad, także serdecznie zapraszamy, są jeszcze miejsca wolne. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro, tradycyjnie o godzinie 17:30. Do zobaczenia.